Prawie każdy ma jakąś opinię na temat migracji. Ja jestem przeciwko temu rządowi, ale uważam, że za dużo ich nie wpuszczać. Pomagać ile trzeba, ale bez przesady. Nie wpuściłbym nikogo. Te opinie są elementem większych narracji, które możemy powielać lub zmieniać. Przyjrzyjmy się kilku z nich. Tym, które przewijają się najczęściej. I zobaczmy, jakie fakty za nimi stoją. Tak zwane legalne przekraczanie granicy wydaje się bardzo proste. Wyjmuję z kieszeni paszport i w drogę. Jednak mój paszport jest niezwykle silny. Na przykład obywatel Afganistanu, kraju, z którego zaraz za Syrią pochodzi w tej chwili najwięcej uchodźców, za pomocą swojego paszportu może przekroczyć 6 granic. Daleko i drogo. Wszystkie kraje sąsiadujące wymagają wizy, a jej zdobycie wymaga czasu i pieniędzy. Przekroczenie granicy z ważnym dokumentem często jest niemożliwe. Jeśli w ogóle taki dokument mamy. Ponad 4 miliony osób na świecie nie tylko nie posiada paszportu, ale nie jest oficjalnie obywatelem żadnego kraju. I właśnie dlatego artykuł 31 Konwencji Genewskiej mówi, że osoby uciekające przed niebezpieczeństwem nie powinny być karane za przekroczenie granicy, nawet jeśli nie mają ze sobą żadnego dokumentu. A co jeśli osoba przekracza granice kolejnych, nie tylko tych najbliższych krajów bez paszportu czy wizy? Samo przekroczenie granicy bez odpowiednich dokumentów jest jedynie wykroczeniem. Tak samo jak śmiecenie, nieposprzątanie po psie albo słuchanie głośnej muzyki po 22. Jeśli więc jacyś migranci są w Polsce nielegalni, to mamy też kilkaset tysięcy nielegalnych kierowców przekraczających codziennie limity prędkości. Każda osoba przekraczająca terytorium Unii Europejskiej powinna mieć zagwarantowaną prawem możliwość ubiegania się o ochronę międzynarodową. Czy tak się dzieje? Nie stosuje się procedur przewidzianych konstytucją, prawem międzynarodowym, prawem wewnętrznym, w wyniku czego my nie wiemy, jakie grupy przedostają się, tylko te grupy, które mają szansę być poddane procedurze, wtedy ujmowane są w statystyce. Natomiast ogromna część tych osób, które używam specjalnie słowa, przedzierają się przez granice, są wypychane. Na jakiej podstawie mówi się, że te osoby nie są uchodźcami? Żeby sprawdzić, czy ta osoba jest uchodźcą, czy nie, należy rozpocząć procedurę. Zatem odpowiadając na pytanie, czy to migranci, czy uchodźcy, dopóki nie zaczniemy przestrzegać prawa i procedur, nigdy się tego nie dowiemy. W całej Europie w 2021 roku 12 osób zginęło w atakach terrorystycznych. 3 razy więcej ludzi zginęło od ataku psa. Zagrożenie terroryzmem w Europie jest w dużej mierze wyobrażone. Tak samo jak związek między uchodźcami a terrorystami. To właśnie uchodźcy są głównymi ofiarami terroryzmu. Inna kategoria to są ludzie, którzy uciekają na przykład przed głodem wywołanym zmianami klimatycznymi. Jeszcze inni uciekają przed niewolniczą pracą w jakichś fabrykach w dalekich krajach. Budujemy sztuczną opozycję, Europejczycy, a świat Afryki i Bliskiego Wschodu. Tymczasem ten sam strach przed przemocą, który podsyca nienawiść przeciwko uchodźcom, jest też powodem, dla którego mieszkańcy Syrii, Afganistanu, Nigerii czy Somalii uciekają do Europy. To właśnie w tych krajach najczęściej dochodzi do zamachów. Wielu polityków kontruje ten argument za pomocą statystyk kryminalnych. I rzeczywiście, w wielu krajach europejskich bardzo prawdopodobny jest pozytywny wpływ migracji na wzrost przestępczości. Dlaczego tak się dzieje? Główne powody to czynniki ekonomiczne. Biedne osoby, niezależnie od pochodzenia, popełniają więcej przestępstw. I innym powodem jest kryminalizacja migracji, czyli konstruowanie prawa w ten sposób, że osoby migranckie mają po prostu więcej szans na popełnianie przestępstw. Migranci również często przebywają latami w szarej strefie, oczekując na kolejne rozstrzygnięcia kolejnych instytucji.
Niezwykle istotna jest także gettoizacja, czyli izolowanie społeczności migranckiej od społeczności lokalnej. Jak pokazują liczne badania, migranci, którzy nie są spychani do szarej strefy, są znacznie mniej skłonni do popełniania przestępstw. Na przykład Syryjczycy w Niemczech, dla których procedury azylowe były niezwykle proste, popełniają statystycznie mniej przestępstw niż rodzima populacja. Albo przykład Włoch, gdzie zbadano, że przyznanie prawa do legalnego pobytu zmniejszyło recydywę aż o 50%. Są miejsca na świecie, gdzie migracja nie wpływa na spadek bezpieczeństwa, jak Australia czy USA. Albo takie, gdzie imigracja to bezpieczeństwo zwiększyła, jak Kanada. Obawa przed migrantami jest często większa niż powinna. Migracja sama w sobie nie jest problemem. Jest charakterystyczną cechą gatunku ludzkiego, która bardzo często ma pozytywny wpływ na społeczeństwa. Prawdziwy problem, nad którym trzeba się zastanowić, to niebezpieczeństwa, nadużycia i wyzwania, z którymi muszą mierzyć się osoby migrujące. Pytanie nie brzmi więc, jak zatrzymać migrację, ale jak stworzyć system, w którym wszyscy ludzie mieliby równe prawo do bezpiecznego i legalnego przemieszczania się. Nie udawajmy, że nie ma żadnego połączenia między Europą a krajem, z których ludzie masowo emigrują. Nie jesteśmy samowystarczalną wyspą, a czasami zachowujemy się jak dziecko, które chce brać ile się da, ale nie potrafi jeszcze zrozumieć, na czym polega współzależność i odpowiedzialność. Migracje to nic nowego. Dotyczą ludzi i wszystkich innych gatunków zwierząt od zarania dziejów. Może warto sobie o tym przypomnieć, zamiast walczyć z migracją w imię... No właśnie. W imię czego?